Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku pozytywnego podcastu Puszek i Ciepełko. Jak już wiecie, ja jestem Aga i dzisiejszy odcinek będzie super mega szybki i mega króciutki. Wiem, że jest majóweczka i czas będziecie poświęcać na coś innego, ponieważ pogoda za oknem jest piękna, więc myślę i nawet każę, rozkazuję, mówię Wam, idźcie na zewnątrz, idźcie w naturę, idźcie w góry, idźcie w lasy, a podcastu przed wyjściem jeszcze szybciutko wysłuchajcie. Okej, a więc mamy majóweczkę. Szczęśliwy ten, kto wziął sobie urlop w poniedziałek i będzie mieć długi weekend, czyli na przykład ja. Ale nie żartujmy już, nie bądźmy złośliwi, bo są tacy, co niestety muszą pracować. W każdym razie wykorzystajmy każdy dzień, który właśnie teraz jest przed nami. Wykorzystajmy każdy dzień jak najlepiej. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i że wszyscy gwarnie wybierzecie się poza domy, poza mieszkania, pójdziecie gdzieś w góry lub po prostu gdzieś na spacer, ale nie na te betonowe szlaki, na te asfalty, tylko gdzieś, gdzie będą drzewa, gdzie będzie śpiew ptaków, gdzie będzie właśnie natura. Bo uwierzcie mi, ale blisko natury najlepiej człowiek wypoczywa. Postarajcie się wykorzystać te parę dni na jak najlepsze, najmocniejsze naładowanie baterii. Wiosna wybuchnęła zielenią, wybuchnęła kwiatami, jest po prostu przecudnie. I nacieszcie swoje umysły, nacieszcie swoje ciała i swoje dusze tą właśnie cudowną i ciepłą, kwiecistą, kolorową i zieloną wiosną. Jesteśmy kapitanami naszej duszy i panami swojego życia. Pamiętajcie, zawsze mamy możliwość wyboru. I wybierajmy życie, wybierajmy zdrowie i wybierajmy szczęście. Prawo życia jest prawem wiary, a wiara jest myślą. Nie wierz, że coś może cię zranić lub ci zaszkodzić. Uwierz, że podświadomość ma moc, która cię uzdrawia, inspiruje, wzmacnia i dba o twój dobrobyt. Spełni się wszystko, w cokolwiek bez reszty uwierzysz. Kochani, zmieńcie sposób myślenia, a odmienicie swój los. Postarajcie się myśleć pozytywnie, jak najlepiej, dobrze. Postarajcie się mieć w swoich sercach te ciepło i te dobre uczucia. Pokochajcie siebie. Wybaczcie sobie, wybaczajcie. Bądźcie dla siebie łaskawi. Bądźcie dla siebie wyrozumiali. Bądźcie wrażliwi na swoje potrzeby. I pamiętajcie, wasze potrzeby się liczą. Bo nieszczęśliwi wy, to nieszczęśliwi wszyscy dookoła, wasi najbliżsi, jesteście tym, o czym myślicie. Wszyscy wibrujemy energią i przyciągamy do siebie to, o czym myślimy. Jeżeli wibrujemy pozytywnie, radośnie, z nadzieją, to przyciągamy do siebie same dobre rzeczy. Życzę Wam cudownego majówkowego weekendu, rodzinnego, spokojnego, w naturze, wśród natury, wśród kwiatów, wśród drzew, wśród zwierząt. Kochajcie się, odpoczywajcie, ładujcie baterie. Bye!